Cienie przyszłości, 3 dni i 3 noce. Dzisiaj powiemy sobie o tym, kiedy, którego dnia tygodnia zmarł Chrystus. Którego dnia tygodnia Chrystus był ukrzyżowany. I teraz możesz się zastanawiać, jakie to ma znaczenie. Powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, jakie to ma znaczenie. Jednak znalazłem pewną grupę ludzi, których również na cieniach przyszłości ich znajdziecie w komentarzach, którzy naprawdę, dla których jest to tak istotne, że zaczynają działać irracjonalnie. Przykładowo, ostatnio byliśmy na takim spotkaniu w kościele, oglądaliśmy sobie pewien film na temat apostoła Pawła i tam na tym spotkaniu był pewien człowiek i jak my wyszliśmy, dyskutowaliśmy jeszcze na ten temat, szukaliśmy w innych przykładach, jak pewne wersety są ustawione i ten człowiek również wyszedł i zaczepił nas, młodych ludzi, którzy sobie dyskutują na temat Pisma Świętego i jakoś sprytnie, dość szybko przyszedł do tego tematu. I zaczęliśmy dyskutować na ten temat i ja w pewnym momencie go spytałem się, jakie to ma właściwie znaczenie. Czy to naprawdę jest tak niesamowicie ważne, że Pan z taką werwą z nami dyskutuje i tak bardzo próbuje nas przekonać do swoich argumentów? No, tutaj powiedział, że tak, jest to najważniejsza sprawa Pisma Świętego. No okej, zacząłem na ten temat myśleć. Później próbowaliśmy dyskutować, ja próbowałem pokazać mu, dlaczego w ten sposób należy na to spojrzeć, a nie w inny. Jednak dyskusja po prostu nie miała żadnego sensu, bo po prostu ten człowiek nie chciał w ogóle słuchać moich argumentów. Także w pewnym momencie stwierdziłem, że dyskusja nie ma sensu, zakończmy to, bo przerodziła się w kłótnię. Czego wyraźnie wiemy, że kłótni jako chrześcijanie powinniśmy unikać i takich bez sensu dyskusji. One do niczego nie prowadzą. Także powiemy sobie dzisiaj właśnie o tym, którego dnia tygodnia zmarł Jezus. Otóż są dwie teorie. Dwie sprzeczne ze sobą teorie, ponieważ mówią o dwóch różnych dniach. Jedna, ta najbardziej rozpowszechniona, mówi o piątku. Druga, mniej rozpowszechniona, mówi o środzie. No i właśnie niektórzy ludzie właśnie z ruchu mesjanistycznego, to są Żydzi mesjanistyczni czy coś takiego, dla nich ta sprawa jest tak istotna, jakby to było coś najważniejszego. Tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, bo jak dotąd, kogo nie spotkałem z tego ruchu, to tak się tym pasjonuje, jakby to była najważniejsza sprawa. Także wybaczcie, koledzy, przyjaciele, bracia z ruchu mesjanistycznego, ale jesteście w błędzie. To nie jest aż tak istotne. Was jesteście w błędzie co do waszego rozumienia Pisma Świętego w tej kwestii i dzisiaj to pokażę. Jeśli chcesz wysłuchać moich argumentów, zapraszam. Argumenty mam dość mocne i no, moim zdaniem to ciężko z nimi dyskutować. Dobra. Wszystko poszło o jeden werset. Tak naprawdę. Wszystko poszło o jeden werset. Chodzi o werset zapisany w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, to jest werset 40. I tam czytamy takie słowa. A on, 39 i 40 przeczytam, żebyście mieli kontekst. A on odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Wyraźnie jest napisane, że będzie 3 dni i 3 noce. Więc na pierwszy rzut oka, jakby przeczytać tylko ten werset, i mam wrażenie, że niektórzy tylko ten werset przeczytali z Pisma Świętego, to można by uznać, że rzeczywiście to nie ma sensu, że Jezus umarł w piątek. Bo na podstawie tego wersetu rzeczywiście to nie ma absolutnie żadnego sensu. I dlatego ja rozumiem dokładnie argumenty tych ludzi, którzy mówią, że Jezus nie umarł w piątek. Okej, to jest zrozumiałe. Ten werset na pierwszy rzut oka wygląda właśnie tak. Jednak nie możemy go wyrwać z Pisma Świętego oraz nie możemy go wyrwać z aspektu kulturowego tamtych czasów i językowego tamtych czasów. Również w każdym języku mamy pewne zwroty, które nie do końca oznaczają to, co mają oznaczać i to, co jakby literalnie znaczą, ale każdy wie, każdy rozumie, o co w nich chodzi. I ja pokażę
za chwilę inne wersety, które totalnie przeczą temu wersetowi. Na przykład Łukasza 13:32. Łukasza 13:32 mówi coś takiego. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. I dalej jest mowa dokładnie którego dnia. W każdym razie patrzcie tutaj, co jest napisane. Dziś, pierwszy dzień, jutro, drugi dzień i trzeciego dnia skończę. Trzeciego? Nie czwartego? Nie drugiego, znaczy się? Widzicie, już się pewien problem pojawia. Teraz przeczytam z Księgi Wyjścia. To jest 19 rozdział, 10-11 werset. No tutaj mogliście nie załapać, zaraz przejdziemy dalej. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Okej, okay. Czyli znowu mamy, jest dziś, jest jutro i jest dzień, jest pojutrze. Pojutrze to jest dzień trzeci. Widzisz to? Widzisz? Jak w hebrajskim, jak Żydzi, jak określają czas. Czyli jeżeli jest dzisiaj, to jutro jest dzień drugi, no a pojutrze jest dzień trzeci. No okej, okay. Ale to jest jeszcze nic. Tych cytatów mam bardzo dużo, dlatego bardzo dużo dzisiaj przeczytamy. Te może do końca nie są takie... Możecie go jeszcze nie widzieć. Dobra. Teraz przeczytam wyjątkowo w Cieniach Przyszłości coś spoza Biblii. Wyjątkowo. Staram się tego nie robić, jednak czasem pewne źródła historyczne coś popierają. Akurat tych historyków za bardzo nie lubię, bo to byli historycy z Rzymu, bądź też z Antiochii, czyli oni akurat uznawali świętość niedzieli. Bo jak wiemy, w pierwszych wiekach w Rzymie oraz w Antiochii świętowano niedzielę i mówiono, aby nie świętować soboty. Wreszcie, w całej reszcie w sumie miejsc, gdzie byli chrześcijanie, świętowano niedzielę. Znaczy sobotę, przepraszam. Dobra, w 250 roku naszej ery takie słowa napisał Ignatius. On the day of the preparation, sorry za angielski, ja nie znalazłem przetłumaczenia tego. Mam nadzieję, że zrozumiesz, jak nie, mniej więcej przetłumaczę. Czyli on the day of the preparation, then at the third hour, he received the sentence from Pilate. Czyli w dniu przygotowania, o trzeciej godzinie, on został skazany przez Piłata. The father permitted that to happen. At the sixth hour, he was crucified. Czyli Bóg pozwolił, ojciec pozwolił, aby to się stało, o godzinie szóstej został ukrzyżowany. At the ninth hour, he gave up the ghost. Czyli o dziewiątej oddał ducha. O godzinie dziewiątej oddał ducha. I teraz tak, Hebrajczycy, godzina dziewiąta według Żydów w tamtym czasie była to godzina około 15. Czyli dzień się zaczynał od godziny szóstej. Nie? Czyli liczymy od szóstej, jest to 15. Okej. Okay. And before sunset he was buried. Czyli przed zachodem on był pochowany. During the Sabbath he continued under the earth in the tomb in which Joseph of Arimathea had laid him. Czyli przez szabat był w grobie, w którym to dostał od Józefa z Arimatei. At the dawning of the Lord's Day he arose from the dead. Czyli tutaj widzicie, właśnie dlatego ich nie lubię. Oni uważają, że właśnie Dzień Pański była to niedziela. Chociaż później było to powszechnie przyjęte. Ale nie chciałbym na ten temat dyskutować. Zobaczcie sobie odcinek i koniecznie komentarze pod odcinkiem, czy chrześcijan obowiązuje święcenie soboty, czy jakoś tak. W każdym razie jest tam dość spora dyskusja na temat faktów historycznych, na temat źródeł historycznych odnośnie chrześcijan świętujących niedzielę, czy świętujących sobotę. Także odsyłam Was do tego odcinka. Więc tak, zmartwychwstał właśnie w niedzielę. According to what was spoken by himself, czyli dokładnie tak, jak powiedział on sam. I teraz jest cytat. Czyli jest tu mowa, czyli tutaj ten Ignatius mówi tak. Został ukrzyżowany w piątek, w sobotę był w grobie i w niedzielę zmartwychwstał. Dokładnie według
słowa, które osoby powiedział. I teraz cytuję te słowa. As Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man also be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Czyli ten cytat właśnie z Mateusza 12:40. The day of the preparation then comprises the passion. The Sabbath embraces... No, on tutaj już symbolikę mówi. To już jest nieistotne. W każdym razie, według Ignacjusza z 250 roku Jezus został ukrzyżowany w piątek, w sobotę był w grobie, w niedzielę zmartwychwstał i wszystko to się działo według jego słowa, że będzie 3 dni i 3 noce w grobie. Czyli albo Ignacjusz nie potrafił kompletnie liczyć i myślał, że chciał zwieść tych, którzy będą go słuchali i będzie myślał sobie, że oni też nie potrafią liczyć, albo po prostu to wyrażenie znaczyło zupełnie coś innego. Teraz w 150 roku Justynian powiedział coś takiego. No, on znowu był zwolennikiem niedzieli, także no, wybaczcie, będziemy musieli trochę usłyszeć dziwnych stwierdzeń, no ale co zrobić. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly. Because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world. Czyli, że niedziela jest tym właśnie szczególnym dniem, w którym tam my czcimy, ponieważ Bóg wtedy oddzielił ciemność od jasności i materię. Okay. And Jesus Christ, our Savior, on the same day rose from the dead. Czyli Jezus Chrystus w ten sam dzień wstał z martwych. For he was crucified on the day before death of Saturn, Saturday. Czyli ponieważ był on ukrzyżowany w tym dniu poprzedzającym dzień Saturna, czyli sobotę. And on the day after death of Saturn, which is the day of the sun, having appeared to his apostles. Czyli i w dniu po Saturnie, czyli w dniu Słońca, objawiał się uczniom. He taught them these things which we have submitted to you also for our consideration. Czyli powiedział wam to, co my wam przekazujemy. Dobra, nieistotne. To jest pierwszy cytat był Epistle of Ignatius to the Trallians, no, chapter 9. Okay, chapter 9. A drugie to było First Apology of Justin, Weekly Worship of the Christians. Okej, okay, strona... Nie, rozdział 68. Jakbyście chcieli sprawdzić. Dobra, wracamy do pisma. Czyli jakie źródła historyczne podają nam, że był to piątek, kiedy został ukrzyżowany. Ale oczywiście źródła historyczne nie wiadomo na ile są prawdziwe. Wiemy, że Biblia mówi prawdę, więc zobaczmy jak to jest w Biblii. 1 Koryntian 15:20 mówi tak. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Okej, okay, czyli on jest tym pierwociną. I jak wiecie, cienie przyszłości są o proroctwach. I każde święto było proroctwem. Tak Pascha była proroctwem, taki dzień pierwocin był proroctwem. Zatem czytamy w 3 Księdze Mojżeszowej takie słowa. 23 rozdział od 10 do 12. Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. W dniu obrzędu potrząsania tym snopem złożycie roczne jagnię bez skazy na ofiarę całopalną dla Pana. Czyli tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że ten obrząd pierwocin, to święto pierwocin wypadało w dniu po szabacie, czyli wypadało w niedzielę. To nam dowodzi wyraźnie, że Jezus musiał zmartwychwstać w niedzielę. To jest istotne, ponieważ wersja ze środą mówi, że on zmarł w sobotę albo troszkę przed zachodem. Czyli to jeszcze była sobota i dopiero w niedzielę już był żywy. Tak mówi tamta wersja. Jednak proroctwa mówią nam, że tak nie może być. W tym momencie już argumentem mamy biblijny argument, ponieważ w 1 Koryntian 15:20 czytamy wyraźnie, że Jezus wypełnił święto pierwocin, a w 3 Księdze Mojżeszowej 23:10-12 czytamy wyraźnie, że to święto miało miejsce w niedzielę. No dobra.
Przejdźmy do kolejnego argumentu, jaki przemawia za piątkiem. I chciałbym tu przeczytać inny fragment, w którym to jest mowa, że dzień trzeci, a nie czwarty. Że gdzie jest ciekawe, no zresztą posłuchajcie. Otwórzcie, jeśli macie otwarte Biblię, Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową, 19 rozdział, od 10 do 11 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, żeby przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Aha, bo ja już to czytałem. No, sorry, usłyszeliście jeszcze raz. Czyli znowu mamy tę samą myśl. I teraz zastanowimy się nad tym hebrajskim systemem czasu. Czyli zastanowimy się nad hebrajskim systemem czasu. Jak Hebrajczycy patrzyli na czas? Na określanie takich zwrotów jak 3 dni, za 3 dni, 3 dni i 3 noce. I to będzie, myślę, najlepszy argument, jaki w sumie Wam podam. Bo on pokazuje wprost, że Jezus nie mógł, że to nie mogła być środa. Okej. Wyrażenie 3 dni i 3 noce oznacza to samo. Chcę Wam za chwilę Wam udowodnić. Za chwilę Wam udowodnię te stwierdzenia, które Wam podam. Wyrażenie 3 dni i 3 noce jest tożsame z wyrażeniem po 3 dniach, ok, trzeciego dnia, ok, i 3 dni później. Czyli jeszcze raz, wyrażenie 3 dni i 3 noce, chcę wam pokazać, że w Biblii jest tożsame, takie, znaczy dokładnie to samo, co wyrażenie po 3 dniach. Okay? Chociaż w naszym mniemaniu, w polskim języku, to są kompletnie różne stwierdzenia. Po 3 dniach, bo mamy pierwszy dzień, pierwsza noc, drugi dzień, druga noc, trzeci dzień, trzecia noc. A wyrażenie, chcę Wam pokazać, że wyrażenie po 3 dniach nie oznacza, że to jest gdzieś tu, tylko że jest tu, w trzecim dniu. I zobaczycie, tak Biblia naucza. Trzeciego dnia, czyli wyrażenie 3 dni i 3 noce oznacza, że coś trzeciego dnia zajdzie. Nie po tych 3 dniach. I zaraz to też również pokażę. No i 3 dni później tak samo. Nie oznacza, że 3 dni że później, tylko że trzeciego dnia. Kolejną rzecz, którą będę chciał wykazać poprzez wersety, które Wam zaraz pokażę, będzie to, że 3 dni i 3 noce nie wymaga literalnych 3 dni i literalnych 3 nocy. To znaczy, jeżeli będą na przykład 3 dni i 2 noce, albo 2,5 dnia i 2 noce, to również jest ok. Ja Wam to wykażę na podstawie wersetów za chwilę. Kolejną rzeczą, którą będę chciał wykazać, jest to, że wyrażenie 3 dni i 3 noce nie wymaga literalnych, prawdziwych 72 godzin. Po prostu tutaj też mam bardzo fajny argument, gdzie będziemy normalnie liczyć te godziny i zobaczycie, że to nie wychodzi. I to nawet nie będziemy liczyć tych godzin związanych ze śmiercią Jezusa, a konkretnie z Korneliuszem. Zobaczycie, o co mi chodzi. I teraz tak. Wykażę tym wszystkim, tymi trzema rzeczami, wykażę, że piątek od godziny 15 do niedzieli do godziny 6 rano, w tamtych czasach Żydzi by nazwali 3 dni i 3 noce. Czyli te trzy aspekty, czyli że wyrażenie 3 dni i 3 noce jest tożsame po 3 dniach, trzeciego dnia oraz 3 dni później, to jedno. Drugi mój argument, druga rzecz, którą udowodnię, że 3 dni i 3 noce nie wymagają literalnych 3 dni i literalnych prawdziwych 3 nocy. A trzecią rzeczą, którą wykażę, jest to, że wyrażenie 3 dni i 3 noce nie wymaga 72 godzin. I dojdziemy do wniosku, że Żydzi w tamtych czasach na okres czasu od godziny 15 w piątek do 6 rano w niedzielę powiedzieliby 3 dni i 3 noce. Dobra, tak będzie to wyglądało. Czyli przechodzimy do Pisma Świętego. Wyrażenie aż do trzeciego dnia. I otwieramy Mateusza 27,64. Sprawdzamy teraz wyrażenie aż do trzeciego dnia. Czy jest ono tożsame z wyrażeniem 3 dni i 3 noce? Patrzmy. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia,
żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Faryzeusze słyszeli, co on powiedział, że 3 dni i 3 noce będzie w grobie. Dlaczego zatem nie kazali zabezpieczyć do 4. dnia? Skoro wiedzieli, że on do 3. dnia, pod koniec 3. dnia, jak się skończy ten okres, on zmartwychwstanie. Dlaczego nie kazali do 4? Tylko na do 3 i tam okej. Okay. Do 3 to już 3 już jest nieistotny. Dlaczego? Dalej czytamy. Mateusza 26:61. I rzekli: ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. W 3 dni ją odbudować. Ok, czyli w 3 dni znowu jest tożsame z 3 dni i 3 noce. Ok, Mateusza 27:40 mówi tak. I mówili: ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, raduj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i zstąp z krzyża. Nie? Czyli teraz, bo teraz rozważamy w 3 dni. Czy w 3 dni jest tożsame ze stwierdzeniem, że Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi przez 3 dni i 3 noce. No, widzimy, jak na razie jest. Marka 14:58. Myśmy słyszeli go, jak mówił: ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. W 3 dni on to zrobi, dobra. Marka 15:29. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w 3 dni ją odbudowujesz. Okej, znowu, czyli jest to samo. Jana 2:19-20. Jezus odpowiadając rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 40 lat ją budowano, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Dobra. Teraz zastanowimy się, czy wyrażenie trzeciego dnia, czyli nie, że po tych 3 dniach, ale że trzeciego dnia, czy jest to samo. Mateusza 16:21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i 3 dnia wzbudzony z martwych. Czyli wyraźnie mamy, że on będzie wzbudzony z martwych 3 dnia. Dobra. Mateusza 17:23. I zabiją go, ale on 3 dnia będzie wskrzeszony z martwych i zasmucili się bardzo. Ok. Mateusza 20:19. A pamiętacie, ja cały czas chciałbym wam przypomnieć ten pierwszy werset, że dziś i jutro i 3 dnia będę co? Jak to było? Że... Razem przeczytam. I rzekł do nich: idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś, w piątek, i jutro, w sobotę, i 3 dnia skończę. Dobra? Pamiętajcie ten werset, kiedy czytam te wersety. Dobra. Łukasza 9:22. Powiadając. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. I musi być zapity. Ale dnia trzeciego wskrzeszony. Kiedy dnia trzeciego wskrzeszony? Dobra. Dzieje Apostolskie 10:40. Ale Bóg wzbudził go 3 dnia i dozwolił mu się objawić. Kiedy go wzbudził? 3 dnia. Dobra. 1 Koryntian 15:4. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego zmartwychwzbudzony według pism. Zatem dnia trzeciego jest tożsame z 3 dni i 3 noce. Dnia trzeciego jest tożsame z 3 dni i 3 noce. Dobra, przechodzimy dalej. Dzień trzeci. Wyrażenie dzień trzeci jest również tożsame z wyrażeniem 3 dni i 3 noce. Łukasza 18:33. A ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Dobra. Łukasza 24:7. Że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. Dnia trzeciego powstać. To jest istotne. Łukasza 24:21. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień. Jak się to stało? Który dzień był? Jak w drodze do Emaus zastanawiali się? Był to trzeci dzień. Trzeci dzień od jego ukrzyżowania. To był trzeci dzień. To nie był 4. dzień. Ponieważ według tych, którzy wierzą w tą środę, że tam wtedy został ukrzyżowany, to byłby to 4. dzień. Ale nie. Uczniowie mówią Chrystusa, że był to 3. dzień, kiedy
Tak, kiedy Jezus rozmawiał w drodze do Emaus. Lecimy dalej. Łukasza 24:46. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Trzeciego dnia miał zmartwychwstać. Dobra. Zatem wyrażenie dzień trzeci, trzeciego dnia jest tożsame z wyrażeniem trzy dni i trzy noce. To znaczy zupełnie to samo. To znaczyło to samo dla autorów Nowego Testamentu. Wyrażenie po trzech dniach. Teraz wam pokażę, że wyrażenie po trzech dniach również jest takie samo. Właśnie, patrzcie, bo tu jest powiedziane po trzech dniach. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Po trzech dniach. Po naszemu, według naszego myślenia. Jest po trzech dniach. A pokażę wam, że według myślenia właśnie Hebrajczyków oznacza ono tu. Tu. Ten okres czasu. Trzeci dzień. Jest ono tożsame z trzecim dniem. Jest tożsame z wyrażeniem trzy dni i trzy noce. Dokładnie tożsame. Słuchajcie. Marka 9:31. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go. Ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Po trzech dniach zmartwychwstania. Czyli trzy dni i trzy noce. I po trzech dniach zmartwychwstanie. Po naszemu. Ale wiemy, że z poprzednich wersetów, że on trzeciego dnia zmartwychwstał. Pokazuje wam, że te wyrażenia są tożsame. One znaczą to samo. W tamtym języku, w tamtych czasach znaczą one to samo. Marka 10:31. I będą go wyśmiewać i pluć na niego. Ubiczują go i zabiją. Lecz po trzech dniach zmartwychwstania. Mateusza 27:63. Mówiąc. Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział. Po trzech dniach zmartwychwstanę. Dobra. Marka 8:31. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Po trzech dniach ma zmartwychwstać. Dobrze. Lecimy dalej. Czyli widzicie, że wyrażenie po trzech dniach jest tożsame z wyrażeniem trzeciego dnia i jest tożsame z wyrażeniem aż do trzech dni i jest takie samo jak wyrażenie trzy dni i trzy noce. Znaczy zupełnie to samo. Lecimy dalej. Wyrażenie trzy dni i trzy noce. To już czytaliśmy. A nie, z Jonasza jeszcze nie czytaliśmy, czyli to jest Jonasza 2.1. W starym tłumaczeniu to jest 1.17. Czyli na przykład w Biblii Gdańskiej czy King James Version jest to właśnie 1.17, a w Nowej Bibliach jest to 2.1. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. I następnie czytamy Mateusza 12:40, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. To wyrażenie trzy dni i trzy noce w tym miejscu nie może oznaczać czegoś sprzecznego z tymi wszystkimi fragmentami, które przed chwilą przeczytałem. Dlatego wybaczcie, wy, którzy uważacie, że on zmarł w środę, trzeba przeczytać trochę więcej pisma, troszkę wiecie, no troszkę więcej, spojrzeć na więcej fragmentów. Bo łatwo jest zbudować ideologię i jeszcze bić się o nią, jeżeli to jest w jeden werset. Pismo się samo tłumaczy i tutaj mamy to ładnie pokazane. Pokażę wam jeszcze w Starym Testamencie, że to nie jest jakby nowa koncepcja, która jest tylko w Nowym Testamencie. Czyli to jest koncepcja, takie pojmowanie czasu według Hebrajczyków zawsze takie było. No i pokażę wam to. Pierwsza Królewska 12:5. A on rzekł do nich, odejdźcie, to jest jak Jeroboam chyba mówił, tak, do ludu. Odejdźcie jeszcze na trzy dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Dobra? I w drugiej Kronik 10:5 jest paralelna historia. A on rzekł do nich, przyjdźcie do mnie ponownie za trzy dni. Nie? Czyli odejdźcie ode mnie na trzy dni. Odejdźcie ode mnie na trzy dni. A to jest przyjdźcie do mnie za trzy dni. I lud odszedł. Czyli znowu widzimy, że to jest to podobne. Pierwsza Królewska 12:12 mówi tak. A gdy Jeroboam, to dobrze pamiętałem. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia trzeciego. Albo się go nie posłuchali króla, narażając swoje życie, że przyjdą wcześniej i zaraz wojsko ich tam zgładzi, albo po prostu zrozumieli, że mają przyjść dnia trzeciego i tyle. No. Jako król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego.
Czyli, a wiecie, że on powiedział, że za 3 dni powróćcie. Widzimy, że jest to to samo. Druga Kronik 10:12. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama 3. dnia, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie 3. dnia. Dobra. Znowu paralelne stwierdzenia wam pokażę, które oznaczają, które mówią o 3 dniach i 3 nocach, że to nie jest 70, to nie są 72 godziny. Czyli pokazałem już, że te wyrażenia są tak na początku. Ten pierwszy argument udowodniłem, że wyrażenia, te, które podałem, są tożsame ze sobą. Następnie w sumie gdzieś tutaj myślę, że sami zauważyliście, że nie są one tożsame z literalnymi 3 dniami i z literalnymi 3 nocami, bo te fragmenty w sumie to wykazały. Teraz wam pokażę, że wyrażenie 3 dni i 3 noce nie oznacza 72 godzin w piśmie. I to jest historia Korneliusza. Przeczytam Korneliusza, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział i wersety 3, 9, 23, 24 i 30, żeby całego nie czytać, szkoda czasu, ale żebyście zobaczyli, o co chodzi. Na pewno znacie tę historię, dlatego tylko przybliżę. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Poprosiwszy, aby wystąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. Dobra, jeszcze raz. Korneliusz miał widzenie około godziny 9. Nazajutrz, czytamy w wersecie 9, nazajutrz miał Piotr widzenie. I dalej mówi Piotr, że w 23 wersetu, nazajutrz zaś wyszedł, tak, i jeszcze następnego dnia przybył do Joppy. Czyli jeszcze raz, Korneliusz ma widzenie koło 9, czyli koło 15. Następnego dnia ma widzenie Piotr, następnego dnia wyrusza, a kolejnego dochodzi do Joppy. Czyli mamy tak, widzenie Korneliusza około godziny 15. Jezus umarł o tej godzinie. Patrzcie, jaka tu jest niesamowita zbieżność. I mamy jeden dzień, no to załóżmy, liczmy tak. Załóżmy, że to była środa, nie wiem, ale załóżmy, w środę jest czwartek, ma widzenie Korneliusz, nie, widzenie ma Piotr. W piątek wyrusza, w sobotę przybywa. Czyli mamy dokładnie tą teorię, którą przedstawiają ludzie, którzy obstają przy środzie. Teraz patrzcie, co mówi Korneliusz. 30 werset. A Korneliusz rzekł: przed 4 dniami, około tej godziny, o 9, modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu. Przed iloma? Przed 4 dniami. Dla Hebrajczyka to były 4 dni. To nie były 3 dni, to były 4 dni. 4 dni to były. Ktoś sobie prześledźcie dokładnie tą historię, jeżeli mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No to jest tak, okej, okay, koło godziny 6. Raczej jest okej, okay. Mogłem się pomylić, ale zobaczcie sobie, jak sobie policzycie. Jak sobie policzycie ilość godzin, wychodzi 3 dni. Jeżeli policzycie ilość godzin, wychodzą 3 dni, 72 godziny. Ale Korneliusz mówi przed 4 dniami, około tej godziny. Mówi około tej godziny, przed 4 dniami. A jak obliczycie ilość godzin, wychodzą 72 godziny. Zatem nijak nie może być, że 3 dni i 3 noce by wypadały od środy. Widzicie? Dla Hebrajczyka 3 dni i 3 noce były od piątku do niedzieli. Proste, wyjątkowo proste. Lecimy dalej. Głodujący sługa. Jest pewna taka historia, zapisana w 1 Samuela 30 rozdziale, werset 12 i 13. Słuchajcie. Dali mu także kawał kołacza z figami i 2 pęczki rodzynków, a gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił.
Widzicie wyraźnie? Pewien głodujący sługa od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid. I rzekł do niego Dawid. Czy jesteś... o, sorry. Czy jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł. Jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. 3 dni temu. Czyli wyrażenie znowu. 3 dni temu oznacza, że nie jadł 3 dni i 3 noce. Nie? 3 dni temu. Także widzimy znowu tutaj. Czyli, że 3 dni i 3 noce w wersecie 12 mówią o mniejszej ilości godzin niż 72. Na 100%, bo mówi 3 dni temu. Ale są częścią 3 dni. Są cały czas częścią 3 dni. W wersecie 13 jest powiedziane wyraźnie. 3 dni temu. Dobra. Czyli zwróćcie uwagę, mniej więcej mamy to opanowane. Jeszcze jedna historia ze Starego Testamentu. Królowa Estera. Księga Estery, werset 4:16 oraz werset 5:1. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. I 5:1. Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej, czyli nie 4. dnia, ona to zrobiła dnia 3. Czyli oni pościli co, 2 doby? Nie ma sensu. Po naszemu nie ma sensu. Dla Hebrajczyka to jest normalne, tak się skorzysta. 3. dnia ubrała się Estera w szaty królowej, stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego, naprzeciw pałacu królewskiego, król zaś zasiadł i tak dalej, i tak dalej. Czyli dnia 3. Okej. Jeszcze raz przypomnę wam pewną historię o zabezpieczeniu grobu. To jest Mateusza 27:63-64. Mówiąc, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po 3 dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi. Powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Czyli jeżeli on powiedział, że zmartwychwstanie po 3 dniach, tak jak mamy 1., 2., 3 dzień, to on by zmartwychwstał w 4. dniu. A oni kazali zabezpieczyć tylko do trzeciego dnia. No słuchajcie, komu jak komu, ale im to zależało, żeby zrozumieć. Słowa samego Jezusa są bardzo ciekawe, bo słowa właśnie Jezusa pokazują nam wyraźnie, o co chodzi w stwierdzeniu 3. dnia. I są to właśnie słowa 13:32, w których to sam Jezus mówi nam, na czym polega stwierdzenie 3. dnia, czy 3 dni i 3 noce. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demonu i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a 3. dnia skończę. 3. dnia, czyli pojutrze, 3. dnia skończę. Jest jeszcze jeden argument, który jest tak dość, myślę, do mnie przemawia. Otóż gdy w sobotę było jakieś dodatkowe święto, to ta sobota była nazywana jakoś szczególnym sabatem, wielkim sabatem. I czytamy Jana 19:31. Ponieważ to był dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, był szczególny. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Także to był wyjątkowy szabat. Dlaczego był wyjątkowy? Dlaczego był wyjątkowy? Otóż dlatego, że właśnie wtedy było podwójne święto. Nie dość, że sabat to jeszcze dość święto, które jest nazajutrz Paschy jakby, nie? Dobra, teraz spróbujmy policzyć, czy ma sens, jakikolwiek sens, wersja ze środą. A więc tak, jest sobie środa. I w środę o godzinie 15 Jezus umiera. Czyli mamy tutaj 3 godziny. Nie? Następnie jest w grobie, liczymy do godziny 6 rano, nie? Byśmy tak policzyli, to jest jakby koniec nocy. Czyli mamy godzin 15. Kolejny dzień, cały czwartek, on jest w grobie, czyli mamy 24. Czyli mamy 39. Potem piątek, on jest znowu w grobie, czyli mamy 63. Dobra. I potem mamy
Czyli brakuje nam ile jeszcze? To jest dopiero piątek, to jest szósta wieczorem. To jest szósta wieczorem, mamy 63 godziny. Szósta wieczorem, mamy 63 godziny. Mam nadzieję, że dobrze liczę. I później mamy, zostało nam się w sumie, żeby było 72 godziny, zostało nam się 11 godzin. Czyli on musiałby, o co ja mówię, 11? 9 godzin. Czyli musiałby zmartwychwstać w sobotę o godzinie 15, żeby było literalnie 72 godziny. Czyli ta wersja, jak widzicie, niektórzy utrzymują, że właśnie tak właśnie było. Jednak, no, nie wiem, nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo Biblia mówi zupełnie inaczej. I chociaż tamto stwierdzenie też dużo kłopotów mi przysporzyło, kiedy, czy kłopotów, w sensie, że zastanawiałem się, jak to możliwe, że może rzeczywiście była to środa, no bo mówi 3 dni, 3 noce, to nijak się nie zgadza. Ale jak przestudiowałem te wszystkie wersety, to no, no słuchajcie, no to musiał być piątek. To musiał być piątek. Próbowałem to jeszcze znaleźć informacje odnośnie tego, w którym roku umarł Chrystus oraz kiedy była właśnie wieczerza paschalna, kiedy była Pascha w tym roku. I powiem wam, że tutaj zdania są bardzo podzielone i ciężko tam znaleźć. Ciężko znaleźć jakieś takie fakty, żeby powiedzieć na 100%, że to był ten dzień. Jedno źródło rzeczywiście podaje, że było to, że była to środa, ale oczywiście to źródło to jest strona Żydów mesjanistycznych, którzy właśnie uczynili z tego jakby swój konik i tak ludzi mocno przekonują na ten temat. Także no, nie mogę za bardzo im uwierzyć. No, no ciężko mi w to uwierzyć, że akurat to jest wiarygodne źródło. Może jest, może nie jest. Dlatego no nie wiem. Tutaj właśnie mi się wydaje, że rzeczywiście śmierć Jezusa była 31 roku, bo to się zgadza z proroctwami, ale też głowy sobie za to uciąć nie dam, bo historycy naprawdę różnie interpretują te fragmenty i no niestety nie mamy pewności takiej jakby stuprocentowej. Raczej było to 31 roku. A jaki to był dzień? Niestety tego nie wiemy. Dlatego jedyne co mamy, jedyne to na czym możemy się oprzeć, to jest Słowo Boże. I wersety ze Słowa Bożego, mówiące o tym samym. Mam nadzieję, że teraz widzisz, że Hebrajczycy sformułowanie 3 dni i 3 noce stosowali zamiennie z wyrażeniem po 3 dniach, z wyrażeniem trzeciego dnia lub tego typu. Że dla nich 3 dni i 3 noce nie oznaczały prawdziwych 3 dni i 3 noce. I ja wiem, że dla nas, jak to czytamy, to sobie mówimy, myślimy o jedynie kłamstwo w Biblii. Ale to był zwykły zwrot językowy, który był stosowany. Tak, trochę nie było odcinków, a to dlatego, że też dużo się wydarzyło w moim życiu. Otóż teraz zamieszkuję w Gdańsku, także to jest moje mieszkanie w Gdańsku. To widzicie, puste ściany jeszcze, przynajmniej z tej strony. I dużo się dzieje. Dużo się dzieje, dużo mam zajęć związanych właśnie też z ewangelizacją, z pracami w kościele. I chciałbym, żeby też tak pozostało. Nie chcę tego zostawiać, bo widzę, że jest dużo pracy do wykonania. Dlatego postaram się nagrywać, ale nie mogę wam obiecać. Jeśli Bóg mnie natchnie do tego, żebym nagrywał dalej, nagrywał więcej, to będę. Jeśli nie, to niestety będziecie musieli trochę poczekać. Chciałem na ten temat nagrać, bo wiem, że też ode mnie ludzie z kościoła, tamta grupka młodzieży też zaczęli się zastanawiać, może on miał rację, może nie, więc postanowiłem, że sprawdzę, dogłębnie zbadam temat i przedstawię również to dla nich. Dlatego tak wyszło. Także mam nadzieję, że niedługo nagram odcinek i niedługo znowu coś budującego Bóg pozwoli mi powiedzieć przez internet. Jak dotąd dziękuję za uwagę. Nazywam się Szymon Wygnański, a to były Cienie Przyszłości. Do zobaczenia. Cześć.